Cześć Wam, tu The Maze Runner i w tym odcinku recenzja dla My Passion, My Challenge. I tak, poprosiłaś mnie, abym zrobiła recenzję, Ogiera Pinto wycofanego, Ogiera Persheron wycofanego oraz wycofanej klaszy angloarabskiej i wszystko ze szlejch. I tak, są to trzy konie, jak widać. Jeszcze potrafię liczyć. Tak właśnie, i pierwszym koniem jest klacz angloarabska Shadow. Nie Shadow, tylko Shadow. Tak, Shadow, bez tego W na końcu przy zapisie. Tak. Jest naprawdę śliczna, z tych wycofanych modeli normalnie też piękna jest, strasznie mi się podoba, uwielbiam ją. Zakupiłam ją przy okazji za 12 zł. Razem z Ogierem Morganem, Wawachem Morganem i klaczą Shire do 2000 roku. Na halterek takich, o. Oudy. Desatres, trochę szleich. No, ma oczko i takie ładne w miarę. Na pewno ładniejsze niż co teraz mają szleich, nie? Takie oczko ma. Jest ogólnie kasztanowata. Ogólnie tak, ma piękne tutaj, pięknie wyrzeźbione żyły na nogach, ogólne znaczenia, tak, made in Germany, jak widać. Tak, płci niestety zaznaczone jeszcze nie ma, rok 2002, Boże, tak, ma ogonek, taki ładny, grzywa mi się strasznie jej podoba, bo jest tak ładnie pomalowana, wycieniowana i w ogóle ładnie wyrzeźbiona z tej strony i z tej w sumie też. Bardzo, tak. Ma tutaj taką łysinę. Tak właśnie. No. I jest ogólnie taka śliczna. No. Tak właśnie. I jak tak się patrzy, to bardziej nadaje się na konia rekreacyjnego. Ja ją używam. Jezu, ja tak sobie przyjęłam, że jest to koń do rekreacji. I naprawdę ładna jest. Polecam i jeszcze raz polecam. Dalej. Ogier Persheron. Neptuno. Dostałam go ostatni, jak byłam chora. Pamiętam te okoliczności. Tak, jeszcze był oczywiście w sklepach. Jest naprawdę śliczny. Kocham go. W ogóle lubię ziemniaki. Ma tylko zdarty tutaj. Ma zaróżowany pysk. Ogólnie tutaj ładnie wszystko. No, grzywę ma ładną. Jak widać. Tak, i mój model, zauważyłam, ma ładnie, w przeciwieństwie do niektórych, zrobione jabłkowitość. Bo niektóre mają po prostu tak przypałowo, tak strasznie widać, co? Ale jest tak delikatnie zaznaczony. No. Jest to ogierek, jak widać. Rok 2007. Kopytka ma tutaj tak, ma podkowy, ma bardzo ładne podkowy, strasznie podobają mi się jego podkowy w ogóle. Tak. Bardzo realistycznie, tak dokładnie zrobione, szczegółowo te podkowy właśnie są. I nawet ma ten tutaj z przodu, aczkolwiek nie ma gwoździ. Tak jak w sumie żadnego modelu nie widziałam w tej skali gwoździ z kopyt. Dobra, a więc tak, ma ogon, tak jak każdy koń. I naprawdę jest ładny, taki masywny. Jest to typ Persherona ciężkiego, bo są też oczywiście wystawowe, pokazowe, ale to jest typowo właśnie taki ciężki. Tak, także bardzo Ci go polecam, bo jest super. Dalej, przepraszam, wycofany ogier Pinto i to jest malowanie nowsze, bo jest też starsze, niestety nie posiadam go. Tak. Jest bardzo ładny, ma na imię Faraon. Jest super, po prostu mega. Ma rybie oczy. Tadam. Tak, jest maści karosrokaty. Boże, kasztanowato-srokatej, z tego co widzę, to overo. Tak, ma podkowy. Ogólnie tak. Łaty wyglądają z każdej strony, tak? W tym malowaniu przynajmniej. Jest naprawdę ładny, polecam go. Tak, jest super. No w ogóle fajny, Boże. Tak, ma ładną grzywę.
Tak widać. Podróbek można znaleźć pełno tego modelu, nie wiem czemu. Moja siostra ma nawet taki różowy podróbkę go, plastikową. No. No. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że się przydało. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i pa, pa.